Piątek, 31 maja, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Długi weekend dopiero się zaczął. Pogoda dopisuje, to i sytuacja na drogach wygląda na bezpieczną. To złudne, bo właśnie przy słonecznej aurze dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych. Do tej pory policjanci odnotowali ich w województwie śląskim niespełna 60. Co innego jednak niepokoi. To liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu. O wiele wyższa niż zazwyczaj. Magda Sincewicz. Zaledwie dzień przed długim weekendem policjanci przypominali, czym należy się kierować, wybierając się w podróż, bez znaczenia, czy krótszą, czy dalszą. Wiadomo, że ten czas sprzyja zwiększonemu natężeniu ruchu na drogach w całym kraju. Stąd akcja drogówki związana z bezpiecznym długim weekendem. Jak na razie możemy powiedzieć, że długi weekend przebiega bezpiecznie. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy 56 zdarzeń drogowych, z czego dwa zostały zakwalifikowane jako wypadek. Niestety taką najsmutniejszą statystyką jest 44 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Nie tylko alkohol był powodem niebezpiecznych zdarzeń, także nadmierna prędkość. To właśnie ona była powodem wypadku z udziałem motocyklisty na autostradzie A4. 40-latek z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Utrudnienia na 292 kilometrze w kierunku Wrocławia trwały kilka godzin. Policjanci apelują o rozwagę nie tylko na drogach, ale też nad wodą, gdzie często wypoczywamy. Obecność patroli policyjnych w rejonach zbiorników wodnych ma poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich przebywających tam osób. Ta obecność policjantów bardzo często też studzi zapędy osób, które spożywając najpierw alkohol, próbują wchodzić do tej wody, próbują przepłynąć cały zbiornik lub nawet wypływają sprzętem wodnym i na środku zbiornika decydują się na wskoki do wody. Wskakują do niej, bo pozwala na to pogoda. Do końca długiego weekendu ma być w niej różnie. Będzie dość burzowo i bardzo dynamicznie. Będą również chwile ze słońcem, ale głównie w godzinach porannych. Natomiast ze względu na to, że jesteśmy w obszarze obniżonego ciśnienia, w ciepłej, wilgotnej masie powietrza, no i dodatkowo na zachodzie kraju będzie oddziaływał również front atmosferyczny, to będą to bardzo dobre warunki do rozwoju burz, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Jednak mam też dobre informacje, cały czas powinno być dość ciepło, około 23-25 stopni. Akcja drogówki związana z bezpiecznym długim weekendem potrwa do godziny 22 w niedzielę. Teraz kolejny dowód na to, że niektórym na drogach brakuje rozsądku. Wpadli w ręce autostradowej grupy Speed, jeden po drugim. Jednemu spieszyło się do swojej wybranki, drugi wybrał się na przejażdżkę. Dodajmy, bardzo szybką przejażdżkę. Droga publiczna to nie jest tor wyścigowy. Powtarzają policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Opublikowali w mediach społecznościowych krótkie kolejne już wideo. 25-latek z Dolnośląskiego jechał Mustangiem o 73 km na godzinę za szybko, w dodatku za blisko poprzedzającego go auta. Został ukarany mandatami łącznie na 3000 zł, a na jego konto trafiło 20 punktów karnych. Natomiast 36-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej jechał swoim jednośladem o 62 km na godzinę więcej niż było to dozwolone. Za tę nierozsądną przejażdżkę zapłaci 2000 zł. Na jego konto trafi też 14 punktów w ewidencji. Przed nami święto szlaku zabytków techniki. Tegoroczna odsłona Industriady odbędzie się 1 czerwca. Zagości w 47 obiektach w 29 miejscowościach. Uczestnicy 15. edycji święta mogą skorzystać z bezpłatnego transportu między tymi miejscami, komunikacją miejską ZTM oraz kolejami śląskimi. Paweł Jędrusik. Do Industriady przyłączyło się Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W ubiegłym roku impreza przebiegała tam pod znakiem wesela hutniczego. W tym roku będą to chrzciny. Zapraszamy analogicznie o godzinie 12 na inscenizację chrzcin hutniczych z udziałem Teatru Naumianego, z Ornantowic, kapeli Dajcie Pozór. No, będzie kolorowo, będzie dużo grania, będzie dużo śpiewania. Zapraszam, żebyście Państwo świętowali te narodziny z nami.
Świętować będą też w Rudzie Śląskiej. Tam wydarzenia odbędą się m.in. w Ficinusie. Podczas Industriady kolonię będzie można zwiedzać z przewodnikiem, który opowie o historii tego miejsca i jego mieszkańców. Na to zwiedzanie obowiązują zapisy, są 4 grupy. Proszę zajrzeć na stronę internetową, tam są jeszcze wolne miejsca. Ponadto uroczystość, to świętowanie tradycyjnie rozpoczynamy uroczystym przemarszem sprzed Kościoła Ewangelickiego przed scenę, tam w towarzystwie orkiestry dętej Majoretek, ale również beboków i strażków śląskich podejdziemy paradą pod scenę. Oprócz tego atrakcje będą też w stacji biblioteka, ale to tylko niektóre z obiektów, które będzie można zobaczyć i zwiedzić podczas Industriady. Co roku jest ich tyle, że niemożliwym jest uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach. W tym roku moc atrakcji, bo to jest 47 obiektów, które przygotowują łącznie ponad 400 wydarzeń w jednym dniu, bo na tym przecież Industriada polega. Oprócz tych największych, czyli happeningu w zabytkowej kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie odbędzie się koncert małego TGD, elektryczny gitar, różnego rodzaju inne atrakcje o godzinie 18:00, dalej o 12:00 na osiedlu Nikiszowiec, gdzie jest start, tam przemarsz orkiestry. W tym roku Industriada kończy 15 lat. Do tej pory w wydarzeniach w jej ramach wzięło udział około 1 000 000 osób. Już jutro scena Ustrońskiego Amfiteatru będzie wypełniona plejadą śląskich artystów. Gwiazdy wystąpią z okazji 16. urodzin telewizji TVS. Koncert jubileuszowy to szansa, żeby przede wszystkim spotkać się z Państwem, czyli naszymi widzami. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Kto pojawi się na scenie, o tym Karolina Komada. 16 lat wspomnień, 16 lat różnych programów telewizyjnych, a także 16 lat wielu możliwości i rozwoju. Telewizja TVS obchodzi swój jubileusz. To także moje 16 lat, ponieważ ja zaczęłam pracę właśnie wtedy, kiedy telewizja rozpoczynała swoją działalność. Miałam tę ogromną radość. Oczywiście, że pamiętam początki, bo nie da się tego nie pamiętać. To była moja pierwsza praca w mediach, tak duża i w tak dużych mediach. Więc pamiętam, kiedy to wszystko się tak naprawdę rodziło. Minęło 16 lat, jest nowocześnie, cały czas staramy się pilnować tego rozwoju, również pod kątem technicznym, technologicznym, ale do tego wszystkiego ludzie, którzy potrafią bardzo dużo, bo powiedziałabym, że naprawdę my tutaj mamy grono specjalistów, fachowców w swoich dziedzinach i to jest niesamowite, kiedy można pracować z ludźmi, którym się chce. Chce się też wspólnie świętować. Po ubiegłorocznym koncercie w Parku Śląskim tym razem spotykamy się w Ustroniu. Najprzyjemniejszym momentem jest to, że spotkamy się z naszymi telewidzami. Właśnie urodziny celebrujemy po to, żeby spotykać się z naszymi telewidzami. Z nimi rokrocznie świętujemy, koncertujemy, jemy urodzinowy tort. Ponieważ muzyka łagodzi obyczaje, na tym nam od 16 lat, bo to 16 urodziny, na tym nam zależy najbardziej, w związku z tym nie zabraknie naszych artystów. Artyści, którzy od wielu lat grają i śpiewają dla naszych telewidzów w Ustrońskim Amfiteatrze, wystąpi m.in. Bernadeta Kowalska, Krzysztof Koniarek, Happy Jędrowski Show, Piotr Feszter z Alpina Show czy duet znany z koncertu życzeń, czyli Kola i Jula. Nie potrafimy się już z Kolą doczekać, kiedy spotkamy się z publicznością. To ogromne wydarzenie, wielkie wydarzenie, 16. urodziny telewizji TVS. Jesteśmy przygotowane, mamy już wybrane odpowiednie kostiumy na scenę, wybrałyśmy już piosenki i tylko czekamy już na spotkanie z Państwem. A na spotkanie z Państwem nie mogą się też doczekać uczestnicy programu Morz Grajwka. Bardzo się cieszę, że jako zwyciężczyni drugiej edycji programu Morz Grajwka zostaję gwiazdą, będę uczestniczyć na 16 urodzinach telewizji TVS. I to jest szczególny dzień, drodzy Państwo, ponieważ będzie to premiera mojego autorskiego singla, na którym już nie mogę się doczekać. Początek imprezy w Ustrońskim Amfiteatrze o godzinie 16. Taki był piątek. Miłego weekendu i zapraszam jutro na nasze urodziny do Ustronia. Do zobaczenia.